Dzień dobry, Monika Taranczewska. Witam w kolejnej debacie wyborczej. A moimi i Państwa gośćmi są posłanka Gabriela Lenartowicz, Koalicja Obywatelska, kandydatka na posłankę Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej, Roman Fritz, kandydat na posła Konfederacja Wolność i Niepodległość. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże. Oraz poseł Bolesław Piecha, Prawo i Sprawiedliwość, kandydat na posła Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, przedstawię zasady naszej debaty wyborczej. Będzie to 6 pytań, a każdy z Państwa będzie miał 2 minuty na odpowiedź. Czas będzie wyświetlany na ekranie monitora, będzie też sygnał dźwiękowy. Po tych 6 pytaniach przejdziemy do podsumowania tej naszej dzisiejszej debaty. Każdy z Państwa będzie miał również wyznaczony czas, aby tą debatę podsumować. Czy możemy zaczynać? Bardzo proszę. Zaczynamy w takim razie od pierwszego pytania. Bezpieczeństwo Polski w kontekście ataku Hamasu na Izrael i docelowe straty polskiej armii. I tu poprosiłabym o wypowiedź. Zacznę od pani posłanki Gabrieli Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Sytuacja jest nadzwyczaj poważna. Nie tylko u polskich granic toczy się otwarty konflikt zbrojny. Mam na myśli to, co się dzieje na Ukrainie. To w tej chwili niezwykle niebezpieczne wydarzenia, które mają miejsce w Izraelu. Przykre jest to, że to zagrożenie, które dotyczy, jest zagrożeniem prawie globalnym. Ten konflikt na Bliskim Wschodzie się toczy od dłuższego czasu, a w tej chwili on jest zaostrzony. Znawcy, eksperci mówią, że jego przyczyną, praprzyczyną są zaniedbania populistycznego rządu Izraela, który właśnie walcząc ze swoim społeczeństwem niemal dopuścił do takiego braku odpowiedzialności, nieostrożności, że ten atak był w ogóle możliwy. Jest to dla nas o tyle, dla Polek, Polaków o tyle niebezpieczne, że także u nas w kraju mamy poważne zagrożenia bezpieczeństwa na skutek tego, że mamy poważny od lat konflikt od długiego czasu. A od wielu miesięcy zaostrzony konflikt w armii, gdzie najwyżsi dowódcy podają się do dymisji. Są zmiany kadrowe, następni zapowiadają to, a tu trzeba zachować zimną krew. Jednocześnie mamy kompletnie poza kontrolą zakupy uzbrojenia, które są poza kontrolą nie tylko parlamentarną, ale także społeczną. Mam na myśli zakupy w Korei. Wojskowi krytykują zasadność tych zakupów też. Także poważnie trzeba się przyjrzeć i odbudować wojsko i szacunek dla munduru. I w tym momencie czas minął na wypowiedź. O to samo pytanie i odpowiedź do tego pytania poproszę pana Romana Fritza, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Szanowni Państwo, dymisję dowódców Andrzejczaka, Piotrowskiego, jak wrzucił na Twitterze Donald Tusk, 10 innych, którzy czekają w kolejce, całej generalicji polskiej, która no, swoje ma za uszami. Przypomnę, że oni nie protestowali przeciwko oddawaniu praktycznie 70, no w zależności od rodzajów uzbrojenia, 50-70% polskiej broni pancernej na Ukrainę. Nie mrugnęli nawet okiem, kiedy nakazano w latach 2021-2022 masowe wyszczepianie polskich żołnierzy. Oni teraz jak szczury uciekają z tonącego okrętu. O co chodzi w konflikcie w Palestynie? Proszę Państwa, Hamas, który potencjalnie jest zasilany pieniędzmi z Kataru, z Arabii Saudyjskiej czy z Iranu, odpowiedział ogniem na dziesięciolecia, można powiedzieć, ciemiężenia narodu palestyńskiego, zwłaszcza w strefie Gazy. I co ciekawe, ten konflikt może się przerodzić w ponadregionalny konflikt nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale atak na Izraela na Iran. Jakie są konsekwencje dla Polski? Przede wszystkim zwiększenie ruchu migracyjnego. Możemy się spodziewać zdecydowanie napływu imigracji ze strony imigrantów ze strony południowej. Rosja może chcieć wykorzystać ten konflikt na rzecz destabilizacji polskiej wschodniej granicy, czy to z Białorusią, czy też z obwodem kaliningradzkim. Remedium na to, proszę Państwa, może być tylko szczelne zamknięcie granic południowych i południowo-wschodnich Polski, a więc przede wszystkim współpraca z Ukrainą, ze Słowacją, jak również innymi krajami naszego regionu.
Tylko dodam, że Iran, jeżeli jest taka, to się potwierdzi, przeznaczył 6 miliardów dolarów na wyposażenie rakietowe Palestyny, palestyńskiego Hamasu, które całego przywództwo siedzi w Katarze. I niestety w tym momencie czas się skończył. Proszę o odpowiedź pana Bolesława Piechę, Prawo i Sprawiedliwość. To, co obserwujemy dzisiaj na Bliskim Wschodzie, no jest to wynik oczywiście konfliktu, który trwa 70 lat. Z różnymi wojnami, pięciodniowymi, siedmiodniowymi, dłuższymi i tak dalej. Ja nie będę tutaj wykonywał egzegezy, od tego są specjaliści wojskowości, oczywiście sam Izrael, który ma odpowiednie służby, czy one zdały swoje zadanie, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast to pokazuje jedno, że czasy są bardzo niespokojne i dla mnie te początki tych czasów bardzo niespokojnych rozpoczęły się w 2014 roku, gdzie niedaleko nas, prawda, również w Azji, Gruzja została zaatakowana przez Rosję i wtedy już mieliśmy do czynienia z pewnym bardzo poważnym konfliktem. Prezydent Kaczyński powiedział wtedy w Tbilisi, jaka będzie sekwencja wydarzeń. Co to spowodowało? Od 8 lat w związku z tym odbudowujemy siłę polskiej armii. Ja przypomnę, że ona w schyłku rządów Platformy Obywatelskiej to była armia około 90-tysięczna. Dzisiaj mamy podwojenie tej liczby. Oczywiście to jest kwestia uzbrojenia i to jest kwestia ogromnego wysiłku całego społeczeństwa, bo na budżet państwa, z budżetu państwa finansowane są różnego rodzaju zakupy sprzętu, szkolenia, no i powiększenie tej armii przecież 90 tysięcy, a 180, 190 tysięcy to jednak jest różnica w utrzymaniu. Sądzę, że trzeba to utrzymać. Musimy być stale gotowi na przygotowanie tego konfliktu. My mieliśmy różne plany, była taka wizja Europy absolutnie spokojnej, żadnych konfliktów, wszystko będzie ładnie. To niestety spaliło na panewce. W związku z tym rząd Prawa i Sprawiedliwości przygotował określony program i to jest program zarówno, jeżeli chodzi o skład osobowy armii, jego powiększenie, zarówno jak budowa wojskowych oddziałów obrony terytorialnej, zarówno również zakupy sprzętu. Trzeba ten kierunek, czy nam się to podoba, czy nie, kontynuować, bo od tego zależy najważniejsza rzecz, jaką Polsce powinna i Polakom towarzyszyć, bezpieczeństwo i suwerenność państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Jeszcze trochę czasu było, ale rozumiem, że na tym pan kończy. W takim razie przejdźmy do drugiego pytania i tu chciałabym, aby rozpoczął pan Roman Fritz, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Pytanie dotyczy unijnego paktu migracyjnego i solidarności relokacji migrantów. Szanowni Państwo, Konfederacja nie zgadza się na podporządkowanie Polski dyrektywom unijnym na takim poziomie. Nie stać nas na to, żeby utrzymać socjal dla relokowanych imigrantów. Decydowane ma to być w Brukseli. Konfederacja przygotowała cały pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej. Pozwólcie Państwo, że te 12 punktów przytoczę, żebyśmy wiedzieli w ogóle, o czym rozmawiamy. Punkt pierwszy, likwidacja socjalu dla imigrantów. Punkt drugi, jak najszybszy powrót uchodźców, jeżeli takowi są na terenie Polski, jak tylko ustaje konflikt zbrojny, czy warunki na to pozwalają, żeby powrócili do swoich ojczyzn. Punkt trzeci, limit napływu migrantów. My musimy wiedzieć, ile takich osób może do Polski przyjechać, na ile nas stać. Punkt czwarty, dekoncentracja migracji, a więc nie w jednym mieście, tylko w różnych częściach Polski. Piąty, procedury gwarantujące bezpieczeństwo. Weryfikacja imigrantów. Punkt szósty, zasada zero tolerancji. Jak są przestępstwa, odsyłać imigrantów do swoich ojczyzn. Punkt siódmy, delegalizacja szariatu. Proszę Państwa, my wiemy, czym jest szariat z innych krajów, z krajów zachodnich, jak wyglądają sytuacje we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, w Neukölln, dzielnicy Berlina, czy w Malmę, czy w Sztokholmie, czy w innych miastach niemieckich, czy w brukselskim Molenbeek. Punkt ósmy, zakończenie preferowania finansowania obcokrajowców w szkolnictwie wyższym w Polsce. Punkt dziewiąty, ochrona języka polskiego. To jest jedyny język urzędowy w Polsce, nie arabski, nie ukraiński, nie angielski. Punkt dziesiąty, presja integracyjno-asymilacyjna, a więc wymóg, aby imigranci również uczyli się języka polskiego. Punkt jedenasty, obywatelstwo ma być wyróżnieniem po 10 latach. Dwunasty, powroty Polaków, preferowanie przyjazdu naszych rodaków z zachodu, jak również repatriacja z całego świata. Bardzo dziękuję. W takim razie poproszę o wypowiedź teraz panią posłankę Gabrielę Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Przede wszystkim my mamy problem z brakiem polityki migracyjnej obecnego rządu. Przecież to, co widzimy, ten niekontrolowany napływ, wydawanie wiz pracowniczych, niekontrolowany napływ imigrantów i to,
co odkryto, przygotowane rozporządzenie, które przewidywało w najbliższym czasie przy zaproszenie tak naprawdę do Polski nawet 400 tysięcy migrantów z krajów muzułmańskich, w tym kategoriach, że jednak zróżnicowany kulturowo i tymi imigrantami się nas straszy. My przede wszystkim to musimy wyjaśnić, co się dzieje z aferą wizową tak naprawdę i dlaczego to jest tak, że to nasi sojusznicy, także z NATO, zwrócili uwagę, żeby zbadać te kwestie i wtedy CBA zaczęło badać sprawę tych afer wizowych w MSZ-cie. A tak naprawdę pakt migracyjny nas, unijny, nas w zasadzie nie dotyczy, bo on nie dotyczy krajów, które są obecnie pod presją migracyjną, a my takim krajem ze względu na uchodźców z Ukrainy jesteśmy. Przede wszystkim należy wyjaśnić kwestię nielegalnego sprzedawania polskich wiz. A mimo oświadczeń rządu 3 października, tydzień temu, no już w tej chwili trochę więcej niż tydzień, podpisano kolejną umowę. Przyjęcie wniosku na 75 tysięcy wiz z indyjską firmą VFS Global Service, która ma na swoim koncie interesujące i dość podejrzane transakcje. I muszę tutaj pani przerwać i przejść z tym samym pytaniem do pana posła Bolesława Piechy. No ja nie jestem ksenofobem. Byłem w Unii Europejskiej. Wiem, jak żyje się w państwach Unii Europejskiej. My mówimy o nielegalnej imigracji. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Przecież na Lampedusę nie przybył żaden pracownik do Unii Europejskiej z powodu pracy czy z powodu legalnych posiadania wiz, bo tego nie mieli. I realokacji tego typu imigrantów absolutnie się sprzeciwiamy. Polskie państwo ma pewne priorytety. Te priorytety to jest po prostu wydawanie wizy. Zgadzam się, były nieprawidłowości w wydawaniu wiz, tak na marginesie, bo ta umowa z Indiami już z tą firmą indyjską już nie jest ważna, ale to nie o to chodzi. Natomiast gdyby pani kiedyś pojechała do Chin, to pani nie załatwi wizy w ambasadzie chińskiej, tylko w zewnętrznej firmie. Chińczycy korzystają również z tego typu różnego rodzaju przedstawicieli. To są sprawy techniczne. Zgoda, były nieprawidłowości, należy je napiętnować, wyjaśnić, winnych ukarać. Koniec, kropka. Natomiast będziemy się zawsze przeciwstawiali temu, co jest matematycznym kierowaniem odpowiednich imigrantów, tych nielegalnych, którzy przekroczyli tą granicę w Lampedusie czy idą szlakiem bałkańskim. Tego jesteśmy przeciwni. My widzimy, co się dzieje we Francji, widzimy, co się dzieje w Niemczech, widzimy, co się dzieje chyba w najbardziej spokojnej, w naszym mniemaniu, Szwecji. Tam są potężne rozruchy i one nie są spowodowane przez rodowitych Szwedów. One są spowodowane przez subkultury czy społeczności wywodzące właśnie się z tej nielegalnej imigracji. Temu się będziemy na pewno sprzeciwiać. Jedno z pytań referendarnych jest po to, żeby ludzie, polscy obywatele również na ten temat się wypowiedzieli. Czy są za tym, żeby poddać się, żeby nielegalni emigranci w Polsce byli goszczeni. Co do ksenofobicznych różnych zachowań, jakie tutaj prezentuje mój kolega, jestem daleki od tego typu rozwiązań. Nie uważam, że ten imigrant nie jest człowiekiem. Jest człowiekiem, ale jeżeli przyjeżdża do państwa polskiego, to musi spełnić określone procedury. Te procedury są zawarte w postępowaniu wizowym. Dziękuję bardzo i też również od pana posła Bolesława Piechy, Prawo i Sprawiedliwość, zacznę kolejnym pytaniem, a kolejne pytanie dotyczy systemu socjalnego. Czy powinien być kontynuowany w stosunku do Ukraińców? To jest pytanie wyrwane jakby z kontekstu albo rozszerzenie tego problemu. Myśmy przyjęli bardzo dużą ilość uchodźców ukraińskich w sensie początkowej fazy tego konfliktu. Dzisiaj to już jest trochę inaczej, ale grubo ponad 1 000 000 złotych Ukraińców, ludności ukraińskiej znalazło u nas swoje miejsce pobytu. Część z nich wcale nie mała pracuje i są to pracownicy dobrzy. Ja mieszkam niedaleko na dużym osiedlu, ocieplenie robią brygady ukraińskie, obserwuję ich również w sklepach i wbrew temu, co się myśli, nie kupują wódki, po prostu pracują i sumiennie i przekazują ten dochód. Uważam, że jeżeli zaprosiliśmy, to musimy również spełnić podstawowe kryterium, no musimy tym ludziom zapewnić jakieś podstawy do życia, w związku z tym i programy socjalne i różnego rodzaju zasiłki, czy dostęp do opieki zdrowotnej, to było naszą powinnością gospodarza. Skoro uważamy,
że musimy tą ludność cywilną Ukrainy chronić przed następstwami bardzo brutalnej wojny na wschodzie, powołaną przez ruskich soldatów, ruskie wojska, to musimy też powiedzieć B. I rząd Prawa i Sprawiedliwości miał odwagę i tym ludziom zaproponował określoną pomoc. Ta pomoc miała być koordynowana w Unii Europejskiej, ale jak to w Unii Europejskiej zawsze bywa, ten nawis biurokracyjny jest tak potężny, że z paru kilkuset milionów euro nagle się zrobiło kilka, potem kilkadziesiąt milionów euro, ale ta pomoc też istnieje. Naszym obowiązkiem moralnym jest tym, jeżeli ktoś znalazł miejsce pobytu po sprawdzeniu, po przyjęciu z Ukrainy, jest również im zapewnić podstawy do życia. To, co proponują niektórzy, żeby natychmiast z tego zrezygnować, to jest zaproszenie do Szwecji, to jest zaproszenie do pewnych przedmieść Paryża we Francji. My tego w żadnym wypadku nie chcemy. Ci ludzie skorzystali z naszej gościny, w większości bardzo poprawnie się zachowują. Jesteśmy zadowoleni z ich pracy i tak długo będziemy ich wspierać, jak długo konflikt na naszej wschodniej granicy nie zaniknie. Dziękuję bardzo. Z tym samym pytaniem kieruję się do pana Romana Fritza, Konfederacja Wolność i Niepodległość. Proszę państwa, Konfederacja nie posługuje się takimi demagogicznymi tutaj pseudoargumentami, tylko stąpamy trzeźwo i twardo na ziemi. Polski nie stać na rozdawnictwo socjalne, w zasadzie dla każdego, dla wszystkich obcokrajowców, jak również trzeba zmniejszać obciążenia socjalne dla nas, dla Polaków. Tym sposobem mogę powiedzieć, że Konfederacja nawet jako punkt piąty swojego krótkiego programu wyborczego ogłosiła zero socjalu dla Ukraińców z tego względu, żeby naświetlić, jak wielki jest to problem. Rozdawnictwo socjalne rządów PiS-u 500 plus 800 plus czy tam 15 czy któreś tam emerytury, to jest rzecz ponad stan. Za to zapłacimy my wszyscy drożyzną oraz nasze następne pokolenia, dzieci, wnuków, prawnuków i prapraprawnuków, dlatego że co roku ogłaszany jest oczywiście projekt budżetu. Teraz rząd przyjął we wrześniu założenia budżetowe, z których brat pana Piechy przedwczoraj był bardzo dumny, że jest progres, powiedział, bo jest 164 miliardy deficytu budżetowego i nigdy ten budżet nie był tak wielki jak teraz. Ponad 800 miliardów, proszę państwa, wydatków budżetowych. To jest rzecz, jeżeli się potwierdzi, na koniec 2024 roku dług wewnętrzny Polski sięgnie kwoty 2 bilionów złotych. To jest rzecz niewyobrażalna. To nie są pieniądze, których nie będzie i nie ma. To są pieniądze, które trzeba spłacić, bo są pożyczone w międzynarodowej lichwiarskiej międzynarodówce. W związku z czym sama obsługa roczna tego zadłużenia to będzie 100-120 miliardów złotych. Pozycji budżetowych co roku. Czy nas na to stać? Oczywiście, że nie. Dziękuję. Z tym samym pytaniem kieruję się do pani posłanki Gabrieli Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. My zaprosiliśmy jako społeczeństwo, jako obywatele uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną i gościnność zobowiązuje. Tym bardziej, że nie jest to gościnność zupełnie bez pokrycia, bo to nie jest żadne rozdawnictwo, a ja sobie wynotowałam, uchodźcy z Ukrainy wnoszą w podatkach od swojej pracy do naszego budżetu 5,5 miliarda złotych według oficjalnych danych, a wydatki na ten socjal są dużo mniejsze, a ten socjal to są po prostu, to jest pomoc najczęściej głównie programy dla dzieci i 500 plus i obecnie 800 i wyprawka szkolna, ale dlaczego? Przede wszystkim oni uczciwie zapracowują na to wsparcie, a należy traktować mieszkańców, zwłaszcza tych, których zaprosiliśmy i którym chcemy pomóc, tak samo jak gospodarz, dobry gospodarz traktuje gościa, zwłaszcza, że to są nam bliscy także i językowo, i kulturowo ludzie, nasi bracia, nasze siostry, bo to bardzo często są kobiety, a biorąc pod uwagę rynek pracy, jest szczególnie dla nas istotne, żeby ten rynek pracy zasilały na przykład osoby bliskie nam, nawet językowo i kulturowo, a nie masowa migracja z krajów Afryki i Azji. I tu należy
to jest tak naprawdę inwestycja. Też liczymy, że znaczna część zresztą uchodźców deklaruje, w związku z tym, że ten konflikt jest tam i dłuższy, ale też deklarują w przyszłości asymilację i nawet pozostanie w naszym kraju, to jest inwestycja, a nie rozdawnictwo, a nie socja. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do czwartego pytania i również poproszę, żebyśmy zaczęli od pani Gabrieli Lenartowicz. Stan psychiatrii dziecięcej w Polsce w świetle reformy służby zdrowia. Problem polega na tym, że żadnej reformy służby zdrowia jak na razie nie ma. Są kolejne zapowiedzi, kolejne deformy, z których wynikają tylko coraz dłuższe kolejki do lekarzy specjalistów i coraz gorsza kondycja finansowa ochrony zdrowia, bo to nie tylko kwestia służby zdrowia, zwłaszcza tej na poziomie powiatowym. Widzimy, co się dzieje w powiatowych szpitalach. Ale jeśli chodzi o psychiatrię dziecięcą, mamy szczególną sytuację ze względu na stan zdrowotny dzieci i młodzieży w tym zakresie, bo to z jednej strony i zamknięcie w domach z powodu pandemii, ale nie tylko. To nasilające się poczucie braku bezpieczeństwa od kilku dobrych lat, jeśli chodzi i o szkoły, i o rodziny, i o matki, powoduje to, że dzieci sobie z tym, rodziny sobie z tym nie radzą, bo to nie jest tylko kwestia dzieci. A co robi rząd? No rząd zgłaszano przez nas poprawki o zasilenie psychiatrii dziecięcej, bo jest potrzebne wsparcie takie profesjonalne. Odrzuca taką poprawkę senacką, w której proponowaliśmy dofinansowanie między innymi także uruchomienie telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, który był taką znaczącą pomocą, który został przez ten rząd zlikwidowany i ludzie, nasi obywatele, Polki, Polaki spontanicznie zrzucili się na odtworzenie tego uruchomienie tego telefonu z powrotem. Tu szczególny nacisk trzeba położyć na tę dziedzinę, która jest niedoinwestowana w największym stopniu i źle zorganizowana do tej pory przez ten rząd. Dziękuję bardzo. Z tym pytaniem kieruję się do pana Romana Fritza, kandydat na posła Konfederacja Wolność i Niepodległość. Drodzy państwo, w Polsce mamy niewiele ponad 500 specjalistów, psychiatrów dziecięcych. Jak państwo wiedzą, w Polsce jest ponad 38 milionów mieszkańców. Jest to kropla w morzu potrzeb. Zwracając się tutaj do wypowiedzi pani Gabrieli Lenartowicz, muszę sprostować, to nie z winy pandemii dzieci zostały zamknięte w domach, tylko z winy działań rządu i opozycji, którzy te lockdowny uchwalili. Z tym będziemy się, proszę państwa, borykać jeszcze przez wiele lat. Jest to zamach na zdrowie psychiczne dzieci. Wystarczy przeanalizować tylko ilość prób samobójczych. Oficjalne statystyki z roku do roku, które przedstawia polska policja, pokazują, że poziom w 2021 roku prób samobójczych u dzieci wyniósł około 1450. A w 2022 roku przekroczył 2000, dokładnie 2093. W latach poprzednich było to raptem kilkaset. Oczywiście jest to dużo, ale bez porównania mniej niż po tak zwanej pandemii. I co się okazuje? Policja powiedziała, że 2093 oficjalnie, ale nieoficjalnie kilka razy wyżej, bo większość prób samobójczych w ogóle nie jest zgłaszana. Ona po prostu zostaje. Zamknęliście szkoły, zamknęliście kościoły, zamknęliście lasy, cmentarze. Dzieci widzą dookoła dorosłych, zamaskowanych, przymusy, testowania, kwarantan, przecież zamykanie w szkołach, dlatego że jakieś dziecko miało w teście PCR wykazany plus i cała klasa musi 2 tygodnie patrzeć na zdalne nauczanie, brać udział w zdalnym nauczaniu, co jest, proszę państwa, nieefektywne, nieracjonalne. Przyspawanie dzieci do komputerów, do tabletów, do komórek. I tak mamy ogromne problemy psychiczne związane z tym uzależnieniem. I jeszcze to spotęgowaliście. Jesteście winni tej sytuacji.
I czas się skończył. Z tym pytaniem przychodzę również do pana posła Bolesława Piechy, Prawo i Sprawiedliwość. No to jest ogromny problem, jeżeli chodzi o sprawy psychiatrii dziecięcej, psychiatrii, psychologii i tak dalej. On nie wynika z tego, co pan tutaj, mój kandydat zapowiedział. To, to świadczy, panie kandydacie, panie prezesie, o wyjątkowej ignorancji. Przykro mi bardzo, że tak stwierdzę. Cały świat wie, jakie były przyczyny tego, co się dzieje. Natomiast nie będziemy tutaj, proszę mi nie przeszkadzać. Sądzę, że mamy do czynienia oczywiście z pewną zmianą cywilizacyjną i kulturową. Ona w Polsce się rozgrywa. Ona się rozgrywa na poziomie również naszych dzieci. To jest kwestia ucieczki przed normalną rozmową, normalnymi kontaktami z rodzicami, z rówieśnikami w ekran tabletu, telefonu i tak dalej. Obserwujemy tą alienację. Jasne, że sprawa jest, wymaga naprawy, wymaga polepszenia. Jest specjalny program stworzony, żeby tych ośrodków, tych poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków psychiatrii dla dzieci otwierać jak najwięcej. I tutaj rozwiązane nie są szpitale. Największym nieszczęściem zamknięcie dziecka z problemami psychiatrycznymi akurat w szpitalu, bo to nie jego miejsce. On powinien być jednak w warunkach środowiskowych, rodzinnych. Te poradnie powstają. Natomiast będzie ogromny problem, on się wiąże głównie z wieloletnimi zaniedbaniami kadrowymi. Te kadry dotyczące psychiatrów i psychologów dziecięcych wcale nie są potężne. To nie jest tak, że każde dziecko w każdej chwili może z tego skorzystać. Wydaje mi się, że to wyzwanie cywilizacyjne, jakie stwarza właśnie to, co się dzieje w umysłach dzieci, w ich edukacji, w ich patrzeniu w telefon, alienację z normalnych środowisk, swoich takich mateczników, które one były kiedyś za naszych czasów chowane, przecież pani poseł dokładnie wie, że nas wychowało i podwórko, i dom, i szkoła, i kościół. Dzisiaj młode dziecko wychowuje telefon, TikTok, Instagram, etc., etc. Z tym się trzeba zmierzyć. Są prowadzone oczywiście odpowiednie programy. Jest stały nacisk na to, żeby kadr było coraz więcej. Powstają nowe ośrodki. Niedawno są finansowane ośrodki. Chociażby w Redutowach powstanie duży ośrodek dotyczący psychiatrii dzieci. Bardzo panu dziękuję za wypowiedź. Przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejnym pytaniem jest system edukacji w Polsce. Braki kadrowe w polskich szkołach. I zacznijmy od pana Romana Friza. Proszę państwa, Konfederacja proponuje rozwiązanie systemowe, merytoryczne. Zawarte ono jest dokładnie uszczegółowione w tak zwanej Konstytucji Wolności, w naszym programie wyborczym, który można sobie odnaleźć na stronach konfederacja.pl i w wyszukiwarce Konstytucja Wolności. W grubsza chodzi o to, aby wprowadzić w Polsce system bonów edukacyjnych lub szerzej powiedziawszy bon edukacyjno-opiekuńczy, dlatego że chcemy objąć nie tylko tym systemem subwencji dzieci uczące się w szkołach, ale również, jeżeli jest taka potrzeba, dzieci uczęszczające już do żłobków czy do przedszkoli, chociaż naszym zdaniem najlepszym środowiskiem, gdzie te dzieci malutkie będą się wychowywały, oczywiście jest dom, rodzina, rodzice, dziadkowie i najbliżsi. Co to daje, jaka to jest korzyść? Problem, dziwna rzecz, w latach 90. już ten projekt był w ówczesnych elitach władzy przedstawiany, on się nie przyjął z różnych przyczyn, prawdopodobnie lobby związkowe tutaj nie chciało partycypować. On oczywiście polega na tym, że w ślad za konkretnym dzieckiem idzie subwencja oświatowa w postaci bonu edukacyjnego i to właśnie już decentralizacja, więc to właśnie rodzice będą wybierali, jakie szkoły najlepiej się takim dzieckiem zaopiekują. Obejmuje ten system nie tylko, proszę państwa, szkoły państwowe, bo jest to dysproporcja. Obecnie to widzimy. Preferujemy powstawanie szkół prywatnych, szkół społecznych, jak również edukację domową. Sytuacja obecnie jest taka, że w edukacji domowej uczy się około 30 tysięcy dzieci, a całość kosztów ponoszą niestety rodzice. Tutaj jest pewna dysproporcja, my to musimy zmienić. Nauczyciele również będą zadowoleni z tego systemu. I tu muszę postawić kropkę. Przechodzimy z tym pytaniem do pani Gabrieli Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Powinniśmy w Polsce nieustannie szlifować coraz lepszy system edukacji, bo to jest najlepsza inwestycja w przyszłość, w dobrobyt społeczeństwa, ale także rozwój taki wewnętrzny, także duchowy, intelektualny. Ale tego nie robimy. Zamiast tego mamy nieustanny casting na coraz gorszego ministra edukacji. Od 8 lat naprawdę już wydawało się, że już gorszych nie możemy sobie zafundować i mamy sukcesy na tym.
tym polu, muszę powiedzieć. Obecnie pytała pani o kwestii braków kadrowych w polskich szkołach. Z danych wynika, że w szkołach jest 21 tysięcy wakatów na stanowiskach nauczycieli, które są łatane tym, że się łączy się po kilka godzin w kilku szkołach, co nie sprzyja dobrej edukacji, ale też trzeba przypomnieć, że ma około 1/3 nauczycieli to są emeryci, ale tylko dlatego, że to obecnie nie jest zawód, który przyciąga właśnie z tego względu, jak ta szkoła została źle uformowana w obecnym czasie. Nie ukrywano tego, że szkoła będzie formowana po to, żeby przede wszystkim edukować przyszłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Tak to zostało oficjalnie zakomunikowane swego czasu. My podniesiemy przede wszystkim wynagrodzenia nauczycieli o co najmniej 30%, bo w tej chwili one są dramatyczne, ale przede wszystkim odpolitycznimy szkoły, wprowadzimy programy, których nie ma, które zabezpieczają dzieci właśnie przed kryzysami także psychicznymi i psychologicznymi. Wprowadzimy dobre podręczniki, także elektroniczne, odciążymy od ciężkich plecaków, ale przede wszystkim zapewnimy to, że w szkołach podstawowych nie będzie zadań domowych, a wsparcie zamiast kosztownych korepetycji bezpłatne otrzymają szkoła. To jest droga ku nowoczesnej szkole i ku nowoczesnej Polsce. Dziękuję bardzo za wypowiedź. Kieruję się z tym samym pytaniem do pana Bolesława Piechy, Prawo i Sprawiedliwość. No, szkoła zawsze była problematyczna. Już wielcy filozofowie, wielcy pedagodzy mówili, że obyś cudze, że dzieci uczył, czyli zawsze to był ten konflikt między dziećmi, oczekiwaniami rodziców, a z jednej strony oczekiwaniami tych, którzy uczą, czyli nauczycieli. Szkoła w Polsce jest zorganizowana tak, jak jest. Ja wiem, że pani tutaj z Platformy mówi o panu ministrze, to jest najgorszy minister edukacji, ale ja mam dobrą pamięć. W 2005 to wiedziałem, kto był najgorszy minister edukacji. Nazywał się Giertych. Nazywał się Giertych, ale dzisiaj się nawrócił i dzisiaj jest najlepszym ministrem edukacji. Bon, ten bon oświatowy słynny przecież jest. Na każde dziecko jest dokładna subwencja wyliczona i ona jest po prostu taka, jaka jest. I pan dziecko może zapisać do każdej szkoły. To są sprawy logistyczne. Jeżeli pan chce dziecko zapisać do Katowic, to go pan zapisze. To nie jest tak, żeby pan pod przymusem i policjant pana do szkoły prowadził czy pana dzieci. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, oczywiście jedną z największych bolączek, to jest przede wszystkim kryzys demograficzny. A druga sprawa, to jest oczywiście sprawa wynagrodzeń nauczycieli. W przyszłym budżecie są przewidziane podwyżki nauczycieli, one będą wynosić nie tyle jak Platforma, bo musi przebić coś w tych programach wyborczych, ale jednak będą znaczne. Natomiast program i podstawa programowa zawsze była dyskutowana. 22 lata siedzę w Sejmie. 22 lata była dyskutowana podstawa programowa. Czy jesteśmy w stanie dopracować się w konsensusie jakiejś jednej? Wątpię, ponieważ nad tym, czym, co uczyć, jeszcze jest nadbudowa ideologiczna i skrajna lewica i skrajna prawica. Tutaj się nigdy nie porozumieją. Jedni będą bogoojczyźniane hasła wyciągać, drugie lewackie, które są dzisiaj progresywistyczne, czyli dla tych innych spraw. Wydaje mi się, że cała troska powinna iść tutaj przede wszystkim wyposażenie szkół, dbałość o dzieci, czyli posiłki, czyli komputery i płace nauczycielskie. Tu się z panią poseł zgadzam. Bardzo dziękuję. Oczywiście przypominam, że będziemy podsumowywać tę debatę, wtedy będą Państwo mogli wypowiedzieć się i podsumować całość tych wszystkich pytań. Przechodzimy do ostatniego pytania. System emerytalny i jego przyszłość w dobie coraz większego niżu demograficznego. I zacznę tutaj od pani Gabrieli Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Mamy rekord, jeśli chodzi o spadek liczby urodzin od po wojny tak naprawdę, dramatyczną sytuację, rekordowy niską liczbę urodzin także w krajach europejskich. To jest ogromny kryzys, który jest spowodowany tym, że Polki nie chcą, boją się rodzić dzieci, rodziny boją się mieć dzieci, dlatego że nie jest im zapewnione podstawowe bezpieczeństwo. Kobietom to związane z opieką okołoporodową, to związane z bezpieczną antykoncepcją, ale także z tym, żeby były równo traktowane w miejscu pracy, żeby na rynek pracy mogły wrócić, bo to zapewnia także bezpieczeństwo ekonomiczne, a z drugiej strony kompletne fiasko wszystkich programów mieszkaniowych, którymi
wyborami ten rząd i kolejny premier się chwalił, z których nic nie wyszło. Do tego, żeby rodziły nam się dzieci, żebyśmy wyszli z tego kryzysu demograficznego, chociażby jak po sąsiedzku Czesi, wystarczy podglądnąć, jak to jest u nich robione. Przede wszystkim dostępność do mieszkań, do niskich kredytów. Koalicja Obywatelska to proponuje. Także dostępność do znieczulenia okołoporodowego. Wydawałoby się kompletnie banalna rzecz w Europie, u nas jak za króla ćwieczka. Wsparcie przede wszystkim dla kobiet, żeby się nie bały zachodzić ciąży. Wsparcie dla badań prenatalnych. Wsparcie dla procedury in vitro, która jest najskuteczniejsza w przypadku braku możliwości posiadania dziecka w sposób naturalny. To wszystko pozwoli nam długofalowo zapewnić to, żeby polskie rodziny rzeczywiście były szczęśliwe. Jest czas dla szczęśliwych. Przechodzimy z tym samym pytaniem do pana Romana Fritza, Konfederacja Wolności i Niepodległości. Szanowni Państwo, moja przedmówczyni nie wspomniała nic na temat sytuacji funduszy emerytalnych, ZUS-u i tych wszystkich kwestii, więc ja tylko w skrócie powiem, że w naszym programie będzie, oczywiście wiemy, że ZUS jest bankrutem, wymaga ogromnych środków dofinansowania ze środków budżetowych, jest w zasadzie parapodatkiem. Jesteśmy za dobrowolnością płacenia ZUS-u dla przedsiębiorców i w tym momencie musimy się zastanowić, jakie działania systemowe wdrożyć. Mamy taki projekt, aby była to pewnego rodzaju emerytura obywatelska na pewnym dopracowanym poziomie, ale żeby to mogło być finansowane przynajmniej w części przez następne pokolenia, wymaga rzeczywiście gruntownej dyskusji i przewartościowań. Jeżeli chodzi natomiast o kryzys demograficzny, to jest eufemizm, proszę Państwa, to jest katastrofa demograficzna. Potrzebujemy współpracy wszystkich, sił politycznych, kościoła, mediów, apel do mediów, proszę Państwa, do nauczycieli, aby od małego polskie dziecko wiedziało, że największym szczęściem w ich życiu będzie założenie rodziny i posiadanie jak największej ilości dzieci. Jeżeli my tego nie wiemy i wręcz przeciwnie, będziemy, tak jak przedmówczyni powiedziała, promować jakieś antykoncepcje, no to do czego prowadzi antykoncepcja? Do tego, że będą dzieci, czy że ich nie będzie, tak? No to jest przecież sprzeczność. Środowiska lewicowe wręcz promują aborcję. No proszę Państwa, no to już jest przestępstwo, tak? Nie możemy na to pozwolić. Musimy promować, afirmować życie. Musimy afirmować rodzinę, a więc bez rozwodów, bez patologii będziemy chcieli promować po prostu zdrową polską rodzinę, aby tych dzieci było jak najwięcej. One się pojawiały, proszę Państwa, w Polsce nie wtedy, kiedy było bezpiecznie. Największe szczyty demograficzne mieliśmy wtedy, kiedy było niebezpiecznie, za Stalina i za stanu wojennego. Dziękuję. Rozumiem, że zakończył Pan wypowiedź. I teraz z tym pytaniem również kieruję się do Pana Bolesława Piechy, Prawo i Sprawiedliwość. Tutaj widzę, że było takie krążenie koło tematu, bo tematem jest ZUS i emerytury. Nie wyobrażam sobie dobrowolnego ZUS-u, bo to jest katastrofa wtedy. I ZUS nie jest bankrutem, panie pośle, bo ZUS ma gwarancję Skarbu Państwa. I niezależnie od tego, co jest... Za wszystko płacą obywatele, chyba że każdy pan ma jakiś inny pomysł. Proszę mi nie przerywać. ZUS jest oczywiście, ma gwarancję Skarbu Państwa i jest jedyną instytucją, która dzisiaj w sposób solidarny pozwala wypłacać emerytury. Czy on wymaga jakiejś rewelacyjnej reformy? Nie sądzę. To są systemy sprawdzone w wielu państwach. W państwach europejskich, bo do nich się odwołujemy. Nie odwołujemy się do dobrowolnych ubezpieczeń, bo takie Chile przerabiało. Ostatnio to musiało zlikwidować, bo to było bankructwo. Starczy, że na giełdzie coś się omsknie i jest przegrana sytuacja. Więc ten ZUS ma gwarancję Skarbu Państwa. Pytanie jest, jak rewaloryzować te emerytury w przypadkach na przykład tych zdarzeń, które mamy dzisiaj do czynienia w Polsce, czyli z inflacją. I tutaj muszą być odpowiednie narzędzia. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił konstrukcję dotyczącej 13 i 14 emerytury. O ile ta emerytura 13 jeszcze dotyczy wszystkich, to już emerytura 14 ma pewne podłoże dochodowe. Wydaje mi się, że to jest dobre narzędzie, bo musimy dbać o tych najsłabszych. Ci najsłabsi są jednak w takim naszym centrum uwagi. Z drugiej strony musimy pamiętać, że emerytury to jest coś,
na co składamy się przez całe życie. Tą czynnikiem składkowym w polskich warunkach jest ZUS. W niemieckich pewnie ZUS niemiecki, w angielskich ZUS angielski, etc., etc. ZUS nie zbankrutuje, bo ma gwarancję Skarbu Państwa. Jesteśmy jako państwo, niezależnie kto będzie rządził, z budżetu państwa kierować odpowiednie środki po to, żeby ten ZUS zasilać. I proszę wyleczyć się z przekonania, że ZUS kiedykolwiek będzie bankiem z wysokim oprocentowaniem. Nie po to Zakład Ubezpieczeń Społecznych został stworzony. Dziękuję bardzo. W takim razie kończymy tą część debaty. Wszystkie 6 pytań zostały zadane, a teraz przechodzimy do drugiej części. W drugiej części poprosiłabym Państwa o podsumowanie debaty. Mają Państwo na to 2 minuty. Czas oczywiście będzie widoczny na ekranie. W takim razie przechodzimy do podsumowania. Zaczniemy po kolei od pani posłanki Gabrieli Lenartowicz, Koalicja Obywatelska. Dzisiaj wiele mówimy o bezpieczeństwie. Z takimi hasłami idzie PiS do wyborów. Tymczasem prawdziwe bezpieczeństwo, prawdziwą odpowiedzialność za państwo może tylko rząd Donalda Tuska zapewnić. I to bezpieczeństwo zewnętrzne. Jak możemy mówić dziś o bezpieczeństwie zewnętrznym, kiedy na Polskę spadają niekontrolowane rakiety, czy to ruskie, czy nie wiadomo, latają białoruskie helikoptery, wszystko jest utrzymywane w tajemnicy, generałowie podają się do dymisji, mamy dosłownie casting na dyzmów w generalicji, to nie budzi żadnego poczucia bezpieczeństwa. Tymczasem zakupy militarne też są kompletnie bez głowy czynione i to za nasze pieniądze, prawie 100 miliardów, które ma gwarantować rzekomo rząd Korei, nie wiadomo na co. Ale przede wszystkim bezpieczeństwo wewnętrzne jest nam potrzebne. Polki chcą być szczęśliwe w szczęśliwych rodzinach. Byśmy mieli szczęśliwe rodziny, potrzebne jest bezpieczeństwo ekonomiczne rodzin, przede wszystkim bezpieczeństwo ekonomiczne Polek, żeby mogły mieć równą pracę, płacę za tę samą pracę, żeby mogły wrócić skutecznie i wtedy będą miały dzieci na swoje miejsca pracy, ale także, żeby się czuły rodziny bezpieczne zdrowotnie i to zarówno dzieci, mówimy tu o kwestiach psychiatrii też dziecięcej i takiej opieki, ale także kobiety, jeśli chodzi o zabezpieczenie okołoporodowe i w wychowaniu dzieci. Ze statystyk wynika, że tam się rodzą dzieci, gdzie jest bezpieczna antykoncepcja, gdzie jest dozwolona aborcja, tam jest najwyższy przyrost naturalny. Dziękuję bardzo, tutaj czas się skończył i teraz przechodzimy do pana Romana Fritza, aby podsumował naszą dzisiejszą debatę. Pani przed chwilą zareklamowała aborcję, przepraszam, to jest przestępstwo. Proszę odpowiedzieć na pytanie, proszę podsumować naszą dzisiejszą debatę. Szanowni Państwo, Konfederacja wychodzi z założenia, że musi być zabezpieczenie własności, wolności, musi być bezpieczeństwo Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci. Mieliśmy przez ostatnie, no powiedzmy 3 lata, od marca 2020 roku, do czynienia z zamachem na te wartości i z zamachem na zapisy konstytucyjne. I trzeba to jasno sobie powiedzieć. My kilka razy przed biurem poselskim pana, który siedzi po mojej lewicy, musieliśmy prowadzić jakieś pikiety, demonstracje, dlatego że pan Piecha, no proszę się przyznać, był sygnatariuszem kilku haniebnych projektów ustaw, które my nazwaliśmy Bezprawie Plus, Bezkarność Plus, Tyrania Plus. Pan Piecha był zwolennikiem segregacji sanitarnej, proszę państwa. I takich ludzi trzeba odsunąć od władzy. Konfederacja daje realny, merytoryczny program naprawczy, bo nic innego nie jesteśmy w stanie zrobić. To musi być program naprawczy, a więc nie tylko lukrować tego trupa. My musimy naprawdę zreformować państwo, począwszy od ustroju, poprzez gospodarkę oraz całą kwestię społeczną aktywów i zasobów ludzkich. Jeżeli chodzi o naszą własność, ona jest coraz bardziej topiona w programach rozdawnictwa, programach socjalnych. Konfederacja miała jako jedyne ugrupowanie parlamentarne odwagę powiedzieć, że coś takiego jak 500 czy 800 czy ileś tam plus nie daje tego, z czym te programy się wiązały na samym początku. One miały właśnie uruchomić dzietność, mówiąc wprost, i tak były zaplanowane.
Oczywiście, my mówiliśmy od początku, że nie tędy droga i rzeczywiście poległy. To jest tylko program socjalny. Dzieci się od tego 500+ nie urodziły. Bardzo dziękuję i poproszę o podsumowanie pana Bolesława Piechę, Prawo i Sprawiedliwość. 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, jak wyglądało, jak wygląda w polskich miastach, polskich wsiach, na polskich drogach, wszyscy widzą. To jest ogromny postęp i to trzeba docenić. Czy wszystko zostało zrobione? Otóż nie. I pewnie nie będzie taki rząd się jeszcze nie urodził, żeby wszystko zrobił. Pewnie będą różnego rodzaju postulaty. Jest mi bardzo miło, że pan tutaj nazwał mnie zwolennikiem szczepionek. Wielu procent Polaków jednak się przychyla do opinii ekspertów i fachowców, a nie do szamanów i różnego rodzaju uzdrowicieli znachorów. Panie pośle, XXI wiek. Ja jeszcze w swoim życiu widziałem chorych na polio. Pan już takich nie widział. I to była taka drobna szczepionka. Ja nie jestem posłem. Drobna taka szczepionka jeszcze spowodowała, że takiej choroby nie ma. Druga to jest ospa prawdziwa. Ja byłem w 1963 roku na koloniach, byłem hospitalizowany z powodu ospy prawdziwej, chociaż miałem wieczną. Bo taka była wtedy sytuacja paniczna, we Wrocławiu były tak. Sendowozy. Tej choroby nie ma. Jak pan taką chorobę znajdzie na świecie, dostanie pan $1,000,000. Ja rozumiem, że pan jest eksperymentem medycznym. Wolę takie Wolę takie eksperymenty medyczne, niż tak potężna ignorancja, która skaże wiele milionów ludzi na pewne odśmierć. Było 2 minuty dla każdego z państwa. Jeszcze panie pośle, trudno dyskutować z ignorancją, prawda? Ja to przed biurem widziałem wiele razy. To są jakieś dziwne hasła. Mam taki przykład. Posła, którego znam osobiście, on był zwolennikiem antyszczepionkowców. Zmienił zdanie, jak zmarła jego żona. Przykre? Przykre. On przeżył, dzięki Bogu. I dlatego musimy jednak myśleć realnie na świat, a nie różnego rodzaju programy wishful thinking, bo mi się tak wydaje. Nauka zrobiła ogromne postępy i jednak stąpajmy mocno po ziemi, a nie wierzmy w różnego rodzaju brednie i fałszywe zapowiedzi. Dziękuję bardzo. Każdy z państwa miał po 2 minuty na podsumowanie tej debaty. Ja już muszę się żegnać z państwem. Musimy zakończyć tą naszą debatę. Bardzo państwu dziękuję. Naszym widzom również dziękuję. Do widzenia.